Ty, stary, słyszałem, że handlujesz bronią. No dobra, skoro nie, no to nie, no ci będzie. No. Dobra, to był to jest kolejny odcinek z Darksiders. Po załatwieniu drugiego ze strażników. I teraz muszę wrócić prawdopodobnie do mojego... No to nazwijmy... kolegi. Który się nazywa Samael. I na pewno coś będzie chciał tam wykombinować. Ale na danym jeszcze tą zrobię, to muszę sobie załączyć nową broń, którą dostałem. Czyli ten oto rewolwer, którym się w poprzednim odcinku cieszyłem wręcz. Który mi się na pewno przyda do czegoś tam, na pewno. Nie wiem jeszcze do czego, ale na pewno mi się przyda do męczenia przeciwników. Nie wiem, czy można go jakoś wyupgrade'ować, czy jako tamten, ale raczej nie, bo żadna broń oprócz głównych, czyli tych, co używam do ataku. Nie widziałem, żeby się upgrade'ował jako w jakikolwiek sposób, więc... Może, a może, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Najpierw jednak muszę się jeszcze spotkać z Samaelem. Ciekawy żarcik. Impact ground. Damage increase. Dawaj. I dawaj ten 1000 AT. Ja 5000? Poszalałeś? Co tu mamy? To nie. To też nie. I to nie. Earthbreak. Przydałby mi się jakiś taki do tyłu i ten, nie, a ja myślę bardziej o przód i atak, jakieś pchnięcie, uderzenie czy coś w tym stylu, ale widzę, że jakoś nie za bardzo chcesz mi dać cokolwiek takiego, więc muszę zakupić to, co mam. Trzęsienie ziemi to się przyda. Tutaj nie mogę nic kupić, tutaj już wykupiłem. Specjalne umiejętności. Tam. Jakieś tam coś w stylu trucizny, że po pewnym czasie rani przeciwników. Czy coś tu jeszcze? Nie, nie ma nic. No dobra, to mnie przenieść teraz do Samaela. Bo pewnie skubaniec się niecierpliwy na otrzymanie kolejnego serca. Jeszcze dwóch zostało, potem został jeszcze ten koleś, co mnie zmiażdżył. Śmiesznie to wygląda. Najpierw załatwiłem nietoperza, potem załatwiłem jakiegoś gigantycznego żuka, potem nie wiem co będzie. W sumie za chwilę się dowiem, bo już praktycznie jestem na miejscu, więc zaraz mi Samael wszystko wypowie, co muszę znaleźć, kogo muszę znaleźć i gdzie go mam znaleźć. Kolejne wejście jest tutaj. To sobie je od razu otworzę, bo nie ma sensu później ten... Bolało? I bardzo dobrze. Bo miało. O, otwarte. Wio mi stąd. No i teraz jak mam te, to tak idealnie pasuje. Jedna wielka łapa, druga wielka łapa i... Nie ma jakiejś takiej różnicy pomiędzy nimi. W rozmiarze praktycznie. Ale tak to... A, czyli tak ten rewolwer strzela. Jeden wielki ciąg. Ale pytanie brzmi, czy ten ciąg mi się przyda. Wyjdź. Tu też wyjdź.
Dawać duszę. Bye. Kruki ten i Samael już siedzi i czeka. Raczej nie czeka, tylko stoi tutaj jak taki. Did you enjoy yourself? War in the Black Hammer, plucking pigeons. Ha ha ha. See a great many things from inside a prison, Samael. There is little you can keep from me, horseman. Once I have a mark. On ma odwrócone skrzydła, czy mi się wydaje? I thought the horsemen were above such earthly pursuits. Co? I killed Abaddon. The Hellguard worshipped their fallen lord and leader. And Uriel? Some might say her admiration was less. A, czyli Uriel to jest ta kobieta. She will stop it. Więc ta Anielica myśli, że zabiłem ich przywódcę, a przecież było widać wyraźnie, że ta wielka łapa z pod ziemi załatwiła go, a nie ja. Gdybym ja był go załatwił, to by był wie, to by było łatwiej tam. Czyli jednak. Aha, czyli Straga to jest ten najsilniejszy, czyli to jest ta wielka coś, co mu pozbyłem go oka, a potem on mnie zmiażdżył z powodu rogu, który mnie osłabiał. Kto jest następnym? Robaków? Pustynia? Raczej nie, a Ash to jest popioły. Więc kraina popiołów i to jest moim kolejnym celem. Wielki robak. It seems that some fool demons have taken to capturing the worms for sport, and they hunt other creatures as well. The strongest are made to fight in cruel arenas. The demons seek to tame the Stygian, not knowing that within the monster there beats the black heart of the Chosen. How do the demons avoid the Ashworms? You know of the Chronospheres? A gift of the old ones. It is said that the Chronosphere is to master time itself. One could stop time, or even move it forward and back. Indeed. None of the old masters exist, but the demons have learned to use them to a lesser degree. I can grant you a basic understanding of the Chronospheres. O, czyli teraz będę mógł zatrzymywać i wznawiać czas. Dobra. Perhaps. Prawdopodobnie. Perhaps not. What in this life is certain, horseman? Other than our word, of course. Aha. Zatrzymywanie czasu i cała reszta. Świetnie. I wielkie robaki. Nie zapomnijmy o wielkich robakach. Dobra. Cięcie za cięcie. No dobra. Samael nam powiedział teraz, gdzie jest kolejny nasz wróg, czyli wielki, pradawny robak. Robak. Kurde, teraz już wszystko chyba widziałem. Ciekawe, co będzie ostatnim bossem. Przed tym, przed wieżą, przed tym gigantem z wieży. Wielka mucha? Wielki... koniokształtne coś? A czemu mi strzelasz do tyłu? Mistrzu? Idę do przodu, a on strzela do tyłu. A, plus tego tam we w tym, to mogę już odebrać... Mam otworzyć parę tajnych przejść. Na początku misji, tam gdzie spotkałem Wolgryna jako pierwszy raz, bo mam moją pięść, która może zmiażdżyć wroga. No i mam parę innych rzeczy, które na początku gry nie miałem. Ale nadal nie mam tych, tego czegoś do tych haków, co latają. Więc w sumie nie wiem, czego by tu się spodziewać. Ale na razie pozdobywajmy duszę z przeciwników, żeby móc sobie
Nie. Nie można. O. Rabaczki. W sumie chyba lepiej będzie je pociąć. Albo i nie. Tylko dwie dusze dają. Ale rewolwer jest dobry. Nieskończona ilość amunicji. A pełno łusek z niego wyskakuje. W sumie też się nie dziwię trochę, że... Bo tam czterolówka, no to jednak. Kolejne to... A to co jest? Aha. Czyli muszę... użyć tego. Aha. Czyli najpierw to, a teraz to. I szybko. Dopóki się nie zawali. W sumie ja będę tam wcześniej, zanim to się w ogóle otworzy, a co dopiero jak się będzie zawalało. Haha. No nie, jeszcze grubcio. Grubcio. A masz. Oh. Uuuu, tak bardzo wyżywa się na ziemi. Oj! Dziękuję. Było smaczne. Na pewno się zgłoszę ponownie. I ciach. Dobra. Najważniejsze, żeby zebrać jak najwięcej dusz. Potem umiejętności się wykupi, a potem będę po prostu niezniszczalny. Tylko później będę musiał trochę dość dużo biegać pewnie, żeby zdobyć jak najwięcej tych linii życia, które są bardzo ważne tutaj. Party. Fajnie, że jest to taki bardzo obszerny, otwarty świat. Co się bardzo chwali. Bo tak jakbym miał być cały czas takie monotonne te, no to... Hopalop. O! Dobra. O, kolejny element Legionu. Jak zabawnie. Tak po prostu znikąd się pojawiają i jest się... I powoli się je zbiera. Na każde 500 dusz prowadzi mnie coraz bliżej do jakiejś nowej umiejętności. Sucha droga. I chyba nowe rodzaje nietoperzy, które strzelają. A nie, to są te chyba. Co? Co się spotykało wcześniej. Oj! No, w sumie dobrze byłoby wykaraskać tą kosę nieco bardziej. O! O, co to? Wow, jakiś nowy rodzaj aniołów? Chociaż w sumie, czy to są aniołowie? Bo są tacy jacyś dziwni. I siup. Leć! Home run! Trochę to źle wyglądało, no ale prawdopodobnie jakbyśmy byli na tym samym poziomie, to byłoby to o wiele lepiej z wyglądem.
O, właśnie o to chodzi. Tylko ja, oni coś są dziwni, bo nie wydaje mi się, żeby błękit był znakiem anielskiego królestwa. Oj, chyba poleciałem nie w to miejsce, co trzeba. No ta. O, a tutaj. Chyba mnie od razu przekierowało do miejsca, gdzie mój, jak to on się nazywa, skromny sprzedawczyk siedzi. I hop. Wybacz, aniołopodobny coś tam. I doleciał. Dobra. Tu mam sklep po raz kolejny. Halo. No. Chciałem powiedzieć, że się obraził i nie chce kupić, nie chce ode mnie dusz. Co to mamy? A, daj jeszcze ten. Co tu jest? Boost the number of... Aha, przez powiększenie tych, meteorytowe uderzenie. Meteor launch. Dobra. Niech i tak będzie. Niechaj i tak będzie. Dobra. O, tam jest kolejna dusza. A to najwyżej jest ten przy następnym sklepie. Się sprzeda. Tysiąc dusz, to chyba tam nic nie było, oprócz tego coś tam na miecz, ale... Ale... Na pewno w przyszłości się do czegoś to przyda. Albo to będzie kolejny sekret jakiś. O, tutaj jest kolejny test, serce. Raczej część czaszki. Otwieraj! Jedna z czterech. Jeszcze mi brakują trzy, żeby mieć kolejną linię życia. A, tam! Miecz. Co tam miecz? Piącha! Takie brutalne, ale ciekawe. Przez przypadek chcę wyrzucić, a zaatakować do przodu. O, i tak jest. To jest dobre. Płoń! Meteorytem! Skosy! Myślisz, przebrzydły robalu. Dawaj ten róg. Jeszcze jeden i się urżnę łeb. No. Ty. To jest trochę nie fair, że oni tak szybko się nagle... ustawiają w tym kierunku, gdzie ja jestem. Bo chyba nic... Nie wiem, jaki tu jest cooldown pomiędzy... możliwą osłoną, a tym... a trafieniem. Tak trochę chyba słaby jestem. Ta różnica pomiędzy tym jednym, a drugim. Nie ta broń. Tak, to jest ta broń. Kolejne te... wiszące. Tutaj coś jest? Nie. Raczej nie. Dobra.
Dobrze się rozglądać. Troszeczkę inaczej niż się spodziewałem, ale... Wow! Agresywne! Dobra, co tu mam? Co to jest? Warfields... Hatred and generate chaos. Aha, czyli więcej. Bardziej się denerwuję. I wychodzi mi i zdobywam więcej mocy demona. Czyli tej, do co się zmieniam w tą płonącą formę. Tutaj mam ładuneczki wybuchowe, które sobie przyklepię tu i... Ładnie. Dobra. Czy tu jest coś? Nie, chyba nic. Tak, skrzydełka. Ale chyba źle poleciałem. Powinienem się od razu złapać tego. Oj, przepraszam. Tyrym peralim. Nie wygląda to zbyt różowo. Nie skłamię. Ja muszę dojść tam. Więc... Może jest tutaj też gdzieś jakieś dodatkowe wejście. Tutaj chyba. Cyk. 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 Nie, miałeś skoczyć. Tyryra, tyryri, tyraram, pam, pam, tyryra. Po coś tu musi być ta platforma. Po coś musi być. Po duszę. No lepsze to niż nic. I ostatniego nie mogę. To w sumie tu z tego miejsca będzie o wiele lepiej. Aha, czyli jak odznacz, jak wyłączę ten celowanie, to od razu mi się odznacza. I raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, szybko. Póki jeszcze nie wrócą. Okej. Okay. Nie, tu, tak. Tu masz iść. Dobra. To podróżowanie może być trochę męczące, to wiem, to już sam po sobie trochę te... Ale... Ażem to zrobił! Normalnie... Boże się błaże, co ja zrobiłem? Terenteri. Muszę jeszcze raz wszystko na nowo. Nie wiem. Dobra. Oni już wrócili na swoje miejsce. Ja jestem już prawie na swoim miejscu. Teraz muszę dokładnie wycelować. O, o to chodzi. Bo wtedy to skopałem po prostu. Czy tutaj jest jakieś... Nie. Nie ma sekretów. Tak łatwo do znalezienia nie ma. O, a jednak coś jest. Cyk. Otwarte. O, kawałek duszy. W sumie kawałek czaszki, o. Już mam 50%.
kolejnego tego, kolejnej linii życia. Co jest dobre. Tutaj nic nie ma. Czy tu na tych dalek? Nie, nie ma. O, Fulgrin. Tam jakieś trupy. No to w sumie sobie od razu też skubnę coś ze sklepu. Sprzedam duszę. Śmiesznie to brzmi. O. Cyk. Cyk. I okej. Ta. Jasne. Jakoś mi się nie chce wierzyć, że ty jesteś taki... Dobra. Duże robaki. Z czerwonymi kłami. Poruszają się po piasku. Nią. Time travel. Pewnie o to chodziło, żeby po prostu pomiędzy tymi mógł przechodzić, żeby one mnie nie dorwały. O, tam coś już widzę ciekawego. Jakąś tom. Samael wasn't kidding about those worms. And the Stygian's supposed to be the mean one. Oh. Chcesz mi powiedzieć, że ten, którego teraz mam dorwać, to będzie jeszcze gorszy niż te tutaj? Niż te wielkie robale? A no tak, w sumie on też jest wielkim robalem, więc co się dziwię. Ale dobra, chyba... Ojej, no nie. Załatwię te aniołki i chyba jednak na tym zrobimy sobie przerwę. Bo... Nie chcę was też już trochę męczyć tymi materiałami. A też zapomniałem trochę, że... Wcześniejszy kawałek materiału przed tą przerwą miał chyba z 7 minut, czy z 8. Ale więc tak. To był kolejny odcinek z Darksiders. Ja widzę się z wami w kolejnym, więc na razie i cześć.